podtrzymywanie pamięci o okrucieństwach II wojny światowej, o okrucieństwach niemieckich i przekazywanie młodemu pokoleniu jest naszym obowiązkiem wobec ojczyzny, wobec młodego pokolenia właśnie. I tutaj serdeczne podziękowania Instytutowi Pamięci Narodowej, który współorganizuje z nami te uroczystości 77. rocznicy pamięci o tym Marszu Śmierci, który przechodził tutaj między innymi przez Stary Las. Jak na razie ten cykl to jest już szósta tablica, jest robiony we współpracy właśnie z lokalnymi historykami, którzy tworzą jakby tą mapę tej tragicznej pamięci marszu 56 tysięcy więźniów Auschwitz-Birkenau, którzy tutaj byli gnani przez Niemców w styczniu 1945 roku. W zeszłym roku ruszyliśmy, tak jak to się mówi, z kopyta z tym wszystkim, no i udało się. Wszyscy mieszkańcy byli tym zainteresowani, by to robić. No, znaleźliśmy sponsorów na to wszystko, na obelisk, na tablicę, na wiele materiałów. Byli ludzie życzliwi, pozyskaliśmy ich, że to zasponsorowali nam. No i w ten sposób powstał pomnik, który upamiętni te osoby, które no, zginęły. Nie? To jest chyba bardziej ważne, że lokalna społeczność o tym pamięta, pielęgnuje tą pamięć o tych osobach, które pędzone z Oświęcimia do Grossrosen ginęły tutaj, umierały w straszliwych warunkach, na mrozie.